Witam w kolejnym odcinku z Final Fantasy IX. Dzisiaj zajmiemy się, moi drodzy, kolejnym bossem w grze. Tym razem Qual będzie z nami walczył. Słuchajcie, mam tutaj już prawie 99 żab złapanych. Zostawiłem sobie właśnie tą jedną, aby tutaj nic nie stracić. Jesteśmy oczywiście na Kumarsz, czy tam Kuimarsz. Zidane, mogę łapać żaby? Tak, dobrze, ale szybko. Mam chyba 97 bądź 98 żab. Zostało chyba do złapania jedna lub dwie. Zaraz zobaczymy, czy przy 99 wskoczy nam tutaj Qual, czy nie. Ale to nie powinno długo potrwać. Mam nadzieję, że złapię je w miarę szybko. No, wyskoczcie. Tam jedna wyskoczyła, ale chyba się schowa. O, jest. Okej, mamy, dobra. 99 żab. Ciężko pracujesz, Queena. Nadszedł czas, teraz radź sobie sam, trenuj samotnie, by zostać największym smakoszem. Mistrzu Qual, nim odejdziesz, ostatni sprawdzian. No i zaczynamy, słuchajcie. Walka nie jest trudna. Jeśli ktoś pokonał Ozmę, no to raczej nie będzie miał problemów z Qualem. No nie pokazałem tutaj przygotowania, słuchajcie, ale zaraz wam powiem mniej więcej, co mam założone. To nie będzie działać. Właśnie, przeciw otępieniu mam... Wszyscy mają zdolności przeciw otępieniu założone. A także rzeczy, które wchłaniają typy wody. Ponieważ Qual bardzo lubi rzucać zaklęcia wodne. Więc to mam założone, oprócz chyba Steinera. Steiner ma tylko tyle, że... Czekajcie, on wchłania ataki wodne, natomiast reszta jeszcze dodatkowo będzie to leczyć. No, jak widzicie, obrona przeciw otępieniu to jest niezbędna. Niezbędna opcja w tym pojedynku. Plucie wodą nie powinno sprawić nam problemów. Zaraz zobaczymy. No właśnie, jeszcze podleczyło na dodatek. Słuchajcie, no Queena muszę mieć tutaj akurat w drużynie, ponieważ jest to oczywiście sprawdzian. Bez niej nie możemy do tego pojedynku podejść. 3900. Można ukraść od niego, słuchajcie, strój lordów. Od Quala można ukraść strój lordów, ale nie będę tego robił. Mam już jeden, w sumie teraz to już mi jest to wszystko jedno. Nie jest mi potrzebny, jesteśmy przy końcówce gry, więc... Więc nie ma sensu po prostu tego już mieć, tego kraść. No i widzicie, no walka jest praktycznie, nie wiem, chyba najprostszą z wszystkich, tak mi się zdaje. Zidane ma założony jeszcze MP atak, dlatego po 7000 wali, nie po 3. Smocza grzywa, standardowo. On ma najwięcej, słuchajcie, HP. Qual ma najwięcej HP, jeśli chodzi o wszystkich bossów w całej grze. Ma 65000 HP. Więc ma nawet więcej niż boss ostateczny. Co nie zmienia faktu, że jest oczywiście o wiele prostszy od tego bossa. Okej, za chwilkę powinno być po nim. Nawet niechętnie używa tutaj wody, widzę. Nieraz jest tak, że po prostu cały czas spamuje jednym i tym samym atakiem. Oślepienie, słuchajcie, nie wiem, czy założyłem. Niektórzy chyba mają założone. Obrona, obrona, pudło. Tak, dwóch miało założone. U Zidana spudłowali, natomiast Queena nie miał chyba tego czaru. I to wszystko. Qual pokonany. Walka, jak widzicie, prościutka. Troszeczkę expa, troszeczkę AP. Eliksir. No i najlepsza broń dla Queeny. Dostaniemy najlepszą broń dla Queeny. Niczego już cię nie nauczę, weź to z sobą. Otrzymuję widelec gastro. Dziękuję, mistrzu Qual, będę trenował. Tak, moi drodzy, to jest najlepsza broń dla Queeny. Można stąd już wyjść. Oczywiście żaby, nie jestem pewien, ale można chyba łapać dalej, aby podnieść atak żabiego skoku. Chociaż nigdy tego nie próbowałem, tak na dobrą sprawę, ale... Okej, okay, Queena, zobaczmy. Widelec bistro, widelec gastro. To jest najlepszy widelec dla Queeny. Można powiedzieć, że Ultima Weapon dla Queeny. Nie ma lepszej.
nie ma lepszego widelca. I to na tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten odcinek. Króciutki, bo króciutki. Być może wrzucę je dwa jednocześnie, jednego dnia. Walkę z Ozmą oraz walkę z Qualem. Chyba tak zrobię, ponieważ... ponieważ, no tak jak mówię, są krótkie, a pewnie dużo osób chce już zobaczyć także końcówkę fabuły. Więc w jednym dniu pozbędziemy się tych dwóch bossów. A w następnym dniu zajmiemy się już... poleceniem, po prostu wędrówką do memorii. Więc moi drodzy, jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę i zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się, cześć!